15 września 1946 roku zgłosiłem się w biurze odbudowy stolicy, gdzie zostałem zatrudniony w pracowni planu ogólnego. Gdy zjawiłem się w pierwszym pawilonie na Ujazdowie, speszyłem się. Na ścianie w pracowni wisiał duży rysunek, perspektywiczny plan odbudowy Warszawy. Pomyślałem, spóźniłem się. Nie zostało już dla mnie nic do roboty. Wkrótce jednak wiedziałem, że tej roboty zostało bardzo dużo. Dla mnie na 30 lat. Przez niemal 30 lat pracowałem jako architekt urbanista nad odbudową i rozwojem Warszawy. Nie wyobrażam sobie piękniejszej roboty. A pierwsze pana kroki wiążą się z rokiem 1938 i uzyskaniem dyplomu na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Potem była pracownia Pniewskiego i pierwsza pomocnicza praca przy konkursie na budynki Polskiego Radia. Tak. Potem było przyjęcie na stałe do pracowni Pniewskiego i świetne początki. Owe świetne początki jednak nie trwały długo, przyszedł rok 1939, mobilizacja i bezskuteczne, jak to wówczas często bywało, gonienie frontu. Zanim go pan dogonił, zdążył pan poznać smak klęski. Zawaliła się Francja, był pan wtedy w Cotquidan, potem przyszła Anglia, Szkocja, a w niej St. Andrews z obroną wschodniego wybrzeża Szkocji i kurs doskonalący administracji wojskowej w Londynie. Nazwa kursu nie brzmiała zachęcająco, znowu powiało zapleczem, a w rzeczywistości. Niech pani sobie wyobraża mnie, który nie mógł dogonić wojny, że nareszcie w Anglii, kiedyś tam dostałem po różnych nieprzygodach, dostałem się do prawdziwego wojska. Pierwszy dywizjon artylerii, kiedy się to ustawiło na szosie, nowoczesny sprzęt, 1,5 kilometra opancerzonych pojazdów, nareszcie poczułem się w prawdziwym wojsku z moimi kompleksami nienadążania na wojnę. I wtedy dostaję telefonogram. Podporucznik Jankowski zgłosi się na kurs doskonalący administracji wojskowej. A to było wojsko, gdzie był nadmiar oficerów, a za mało żołnierzy. Pomyślałem sobie, aha, to ktoś z Londynu chce mnie wyciągnąć, żeby tu wstawić jakiegoś swego protegowanego, a mnie zabrać z linii. Pojechałem, że nie chcę. No ale okazało się bardzo prędko, że to jest kryptonim Szkoły Oficerów Wywiadu. Dali mi 2 godziny czasu, powiedzieli, niech pan się namyśli, niech pan powie, czy pan chce. Chciałem powiedzieć, że zaraz, że chcę, ale powiedzieli, godzina, niech pan się namyśli, przyjdzie pan, powie pan nam, powiedziałem, że chcę. I tak poszedłem na kurs Szkoła Oficerów Wywiadu. Przypomina to zresztą raczej technikum niż filmy z Marleną Dietrich i przygody kapitana Klossa. Skończyłem tę szkołę. No, żeby skakać na spadochronie do Polski, trzeba było nie tylko chcieć, ale trzeba było także umieć. Wobec tego musiałem przejść jakieś przeszkolenie techniczne. Znowu prosta sprawa, trochę dosyć dziwnej gimnastyki, emocja przy pierwszym skoku z wieży. Niech pani nie wierzy, jeżeli ktoś mówi, że pierwszy raz skacząc z wieży się nie bał. Każdy się boi, bo to jest 10 pięter, trzeba się przewrócić w tę 10-piętrową przepaść, ale już za drugim razem jest przyjemnie. Potem znowu pierwszy skok z samolotu, trochę emocji, no ale jest to proste. I emocja, kiedy dostaliśmy się na stację wyczekiwania i nie mieliśmy szczęścia, 3 razy powiedzieli nam, że nie lecimy, po czym powiedzieli nam wreszcie, że lecimy i 2-krotnie wróciliśmy po to, żeby wreszcie w nocy z 3 na 4 marca 1942 roku wylądować pod Wyszkowem. Zanim jednak wylądował, 4 razy drużyny spadochroniarzy, w których skład wchodził, dowożono na lotnisko. I 4 razy zawiadomiono ich w ostatniej chwili. No operation today. Dziś nie lecicie. Kiedy wreszcie po raz pierwszy wylecieli, kiedy znaleźli się już nad krajem, widoczność tak zmalała, że nie było mowy o odszukaniu zrzutowiska. Nawigator zawrócił. Przelecieliśmy 3000 kilometrów. Oddychaliśmy już polskim powietrzem, a zabrakło nam ostatnich 300 metrów. Wspomina Agaton. Lot następny miał przebieg dramatyczny. Oto w wielkim skrócie relacja Agatona. Przez głuche dudnienie motorów przedzierały się wybuchy pocisków rwących się dookoła. Spadające odłamki grzechotały po kadłubie. Wstrzeliwali się w nas coraz lepiej. Nie słychać już było poszczególnych wybuchów. Narastał wysoki ton jednoczesnych detonacji.
Jeden silnik mieliśmy postrzelony. Szliśmy jednak na dużej wysokości. Artyleria i reflektory pozostawały stopniowo coraz dalej za nami. Nawet na trzech motorach mogliśmy lecieć dalej, ale upomniał się o nas wiatr i mróz. Oblodzona maszyna traciła szybkość i wysokość. W końcu nawigator zdecydował. Odpowiedni zapis brzmiał lakonicznie. Silny ogień artyleryjski nad Syltem. Oblodzenie. Godzina 21:30. Powrót do bazy. Wracaliśmy. Wracaliśmy po raz drugi. Wreszcie nadeszła noc z 3 na 4 marca 1942 roku. Trzeci lot Agatona. Zaraz po wyjściu nad morze zeszliśmy nisko i nad Danią lecieliśmy już lotem koszącym. To najbezpieczniejszy sposób, tłumaczył nam nawigator. Bezpieczniej niż w tramwaju. Jesteśmy nad Polską, usłyszałem w interkomie. Złapaliśmy białą wstęgę Bugu i jak po szynach trafiliśmy do Wyszkowa. Za miastem pilot położył maszynę na skrzydło. Robił ostry wiraż. Światła są, wrzasnął Gzyms. Pilot wyrzucił kontenery z komory bombowej. Za następnym nawrotem my. Jedynka, Róg, siedział z nogami spuszczonymi do dziury. Tuż obok niego Gzyms, dwójka. Nawigator zapalił zielone światło. Gotowi. Go! Róg, Gzyms, Czarka, teraz ja. Skoczyłem niemal na plecy Czarki. Nie zdążyłem jeszcze złożyć spadochronu, gdy z zarośli o kilkadziesiąt kroków przede mną ktoś wyskoczył i pędem puścił się do mnie. Bardziej dla fasonu niż z istotnej potrzeby zatrzymałem go wyciągniętą lufą pistoletu. Zgodnie z instrukcją, o kilka kroków przede mną. Stój, ręce do góry! Zbliżyć się dla podania hasła. Stanął. Cisza. Ani słowa. Zrobiło mi się głupio. Czekali tu może długo, zanim nadleciał bombowiec. A teraz trzymałem go na muszce z rękoma podniesionymi do góry, bo ze wzruszenia zapomniał hasła. Chodź, powiedziałem zawstydzony. Wycałowaliśmy się. Był nieogolony i wzruszony bardzo. To był ich pierwszy zrzut. Jest to olbrzymie przeżycie. Człowiek sobie myśli setki razy, jak to będzie, jak ja skoczę. I co ja pomyślę, jak skoczę, jak będę nareszcie nad Polską. Pamiętam dokładnie, że wtedy sobie uświadomiłem, jak tu jest prześlicznie. Była pełnia księżyca, wielka polana nietkniętego białego śniegu i te nasze 5 spadochronów. Ja skakałem jako czwarty, ale już te 3 były pode mną, takie brudne na tle tego śniegu. Wylądowaliśmy szczęśliwie, dotarliśmy do Warszawy. Poszedłem na kontakt, na mieszkanie kontaktowe, tak zwane gorące mieszkanie. Gorące to takie, które adres dostawaliśmy w Londynie. Poszliśmy na ten wskazany adres, Płaska 24, mieszkania 23. Zastukaliśmy do drzwi, powiedzieliśmy umówione hasło. Zabrzmiało dosyć naiwnie, bo brzmiało: przywozimy herbatę od wuja Władysława. Ale było skuteczne. Znakomicie pan Alfred Bartniak nas przyjął, po czym przy mnie od razu zatelefonował do jakiejś pani, powiedział: mam dla pani 20 deko herbaty. I przyszła tak zwana ciotka Antosia. To osobny rozdział ciotki, niezapisany na pomniku bohaterstwa tamtych lat. I bardzo szybko okazało się, że musi pan uruchomić w Warszawie jedną z najdziwniejszych fabryk. Fabryką, która na trwałe zrosła się z konspiracyjną Polską, była jej nieodzowna. Czy mogłabym prosić o trochę wspomnień związanych z jej działalnością i z jej powstaniem? Proszę pani, zaczęło się to tak, że łączniczka Wanda, to była pierwsza moja łączniczka, zresztą wspaniała osoba, Wanda Osowska, w pewnym momencie powiedziała mi, że mam się udać na spotkanie, podała mi elementy tego spotkania i tam spotkałem mego szefa, pułkownika Dzięcioła. Nie wiedziałem, jak on się wtedy naprawdę nazywał. A pułkownik Marian Drobik, zresztą w parę miesięcy później aresztowany i zamordowany przez Gestapo w Berlinie, który mi powiedział, że mam zorganizować Wydział Legalizacji i Techniki. To brzmi dosyć uroczyście, ale była to komórka, która miała produkować fałszywe dokumenty i opakowania.
tak jak pani powiedziała, absolutnie niezbędna rzecz dla konspiracji w Polsce. Kiedy się spotkałem z tym zadaniem, pomyślałem sobie, no nie znam nikogo, kto robi fałszywe dokumenty, ale wiedziałem, że to jest związane, to zresztą wynikało z technologii tego, z bardzo precyzyjnym rysowaniem. I pomyślałem sobie, aha, jeżeli rysunki, no to architekci nam się do tego przydadzą. I wtedy, pamiętam, zwróciłem się do profesora Piotra Biegańskiego, który pod kryptonimem Paweł prowadził tę dokumentację, zanim ja się z tym zetknąłem, ale przyjął później moją propozycję i był kierownikiem pierwszej naszej pracowni fałszywych dokumentów, która mieściła się w Zakładzie Architektury Polskiej na Koszykowej 55. Trafiliśmy tam dzięki zresztą uprzejmości profesora Jana Zachwatowicza, który wiedział, co my tam będziemy robili. Profesor Biegański, Paweł, Zofia Chojnacka, Agata i Kazimierz Maciej Piechotka, Jacek. Wszystko architekci, którzy tam pracowali. Potem zaczęliśmy robić inne pracownie, bo mieliśmy ogromne zapotrzebowanie i baliśmy się, że wpadka nawet najlepiej zakonspirowanej pracowni przetnie tę naszą produkcję. Pracownia była dobrze zakonspirowana, miała skrytki, przestrzegała tego BHP, że nie wolno zostawić niczego na wierzchu, że najmniejszy ślad musi być schowany, zniszczony precyzyjnie. Miała granaty, miała broń, byłaby zabezpieczona przed bezpośrednią wpadką, no ale to nie znaczyło, że jest bezpieczna. To było solą wokół Gestapo. Gestapo orientowało się w naszej działalności i robiło wszystko, żeby nas wytropić. Zresztą cały szereg pracowni innych organizacji czy innych oddziałów Armii Krajowej wpadło. Myśmy mieli może trochę szczęścia, co nie oznacza, że najbardziej zagrożony system naszej działalności, czyli łączniczki, bo te dokumenty trzeba było nie tylko wyprodukować, ale dostać zamówienie, zrobić, odebrać, przekazać i to wskorbiły łączniczki. Wracam do tych pracowni. Wobec tego dalej kontynuowaliśmy tą samą metodą. I następna pracownia to był Żmijewski, którą prowadził Andrzej Danuta Strachoccy. Później pracownia Blikle, którą prowadził inżynier Zygmunt Skrowański, architekt i jego żona Krystyna. Wreszcie pracownia Franaszek, którą prowadził Czesław Wegner, mój przyjaciel architekt. I pracownia Wedel, którą prowadziła Maria Ambroziewicz. Jak pani widzi, większość tych pracowni to są kryptonimy cukierni warszawskich. To nie było przypadkowe. Trzeba było te kryptonimy tak dobierać, żeby można je było poruszyć w telefonicznej rozmowie, zawsze podsłuchiwanej. Można było powiedzieć, umawiamy się jutro u Gajewskiego. Czy przyjść do Żmijewskiego, prawda? Bo to nic nie znaczyło dla kogoś, kto słucha, a dokładnie informowało, gdzie mamy się spotkać. Start był bardzo trudny, bo zanim weszliśmy w ten rynek, który był bardzo chłonny, produkowaliśmy stosunkowo bardzo niewielką ilość dokumentów, ale w końcu doszliśmy do tego, że w momencie, kiedyśmy tej naszej takiej rozkręconej działalności gdzieś na przełomie 42-43, wydawaliśmy około 1000 fałszywych dokumentów miesięcznie. To jest olbrzymia robota. Wie pani, mieliśmy swoje archiwum, swoje biuro studiów, które ściśle przestrzegało. Każdy, kto dostał od nas dokument, a zwłaszcza kurierzy zagraniczni, zaraz powiem kilka słów o nich, byli zobowiązani po powrocie szczegółowo nam meldować, jak te dokumenty działają, jak one, czy nie należy czegoś skorygować. I z tego mieliśmy cały szereg doświadczeń koniecznych dla nas. Takim wspaniałym przykładem, może najbardziej efektownym naszej działalności był Kazimierz Leski, słynny Bradl, który w pewnym momencie przyszedł do mnie i powiedział mi, że dostał rozkaz zmontowania szlaku kurierskiego z Warszawy do Hiszpanii, do Paryża i dalej do Hiszpanii, z tym, że nie wolno mu korzystać z żadnych kontaktów wywiadu AK, żeby ich nie zasypać. Pierwszy raz pojechał jako kolejarz niemiecki. Myśmy mieli to znakomicie opanowane. Ja sam funkcjonowałem przez 2,5 lata w Warszawie od momentu skoku do powstania w mundurze kolejarza, przeważnie właśnie na takim auswajsie kolejowym, który w przypadku łapanki działał i dwa razy uratował mnie z takiej łapanki, zostałem wypuszczony. Bradl pojechał jako kolejarz i wrócił z Berlina, powiedział, że kolejarzom się jednak marnie jeździ, że to nie jest dokument upoważniający do jeżdżenia po Europie. Powiedział, że jednak najlepiej jeżdżą żołnierze, wojskowi i oficerowie, czym wyższa ranga, tym łatwiej. Powiedział wobec tego, że chce jeździć jako generał niemiecki.
Było to dla mnie zaskoczenie, bo po pierwsze mieliśmy obawy, czy on nie jest za młody na to, bo jeszcze nie miał 30 lat wtedy, ale powiedział, że ponieważ ma siwe skronie, on się nie boi. No ale to był problem, jak sfałszować dokumenty generała niemieckiego. Jest to niemożliwe, zrobienie tylu dokumentów, bo on przecież ma legitymację partyjną, dokument wojskowy, dokument osobisty, prawo jazdy, cały szereg różnych dokumentów, które dopiero w sumie są tą prawdziwą osobowością, jeżeli przyjdzie do kontroli. I wtedy zresztą za namową Bradla uruchomiliśmy dwie znakomite komórki doliniarzy warszawskich, kieszonkowych złodziei, którzy dla potrzeb AK, ryzykując życie, okradali oficerów niemieckich, którzy przejeżdżali przez Warszawę. A już zamienić pułkownika na generała, wkleić inną fotografię, przedłużyć mu, dopasować rozkaz wyjazdu, to już my byliśmy na to odpowiednio wykwalifikowani. Ale wrócę do tego Bradla, bo on pojechał jako generał von Hallmann, jeździł wielokrotnie w mundurze generała niemieckiego. Mieliśmy odpowiedniego krawca, który mu to dostarczył. Pytałem się go kiedyś, jak działały te dokumenty. I on mi opowiedział taką historię, że kiedy po przyjeździe do Paryża musiał zamienić swoje kartki żywnościowe. Niemcy wprowadzili taki zunifikowany system kartek żywnościowych dla całej Europy. To się nazywały Reisemarken, czyli takie podróżne kartki żywnościowe, które obowiązywały w całej Europie z tym, że posiadacz musiał je na miejscu wymienić na lokalne. I Bradl, jadąc do Paryża, zabierał produkowane przez nas fałszywe kartki żywnościowe. Zresztą skomplikowany problem, bo na papierze z wodnym znakiem, odpowiednio dziurkowane, odpowiednio glansowane, nasza łączniczka Hanna Wojsbun, moja obecna żona, i jej brat Piotr wyspecjalizowali się właśnie w tym, że glansowali te arkusze tych kartek. Bradl je zabierał. Brał je zawsze z zapasem, bo myślał sobie, a teraz w Paryżu to ja się odjem. I mówi, że kiedyś stał w ogonku na Place de l'Opéra w Stadtkommandantur z takimi właśnie kartkami żywnościowymi. Marzyła mu się świeża bagietka, grubo posmarowana masłem. Trzymał właśnie kartki fałszywe na masło. I ktoś, kto stał w ogonku przed nim, doszedł do okienka i ten podoficer, który to sprawdzał, zakwestionował tamtemu kartki. Powiedział mu, że są fałszywe. W tym momencie się wycofać z ogonka jest to bardzo podejrzane. No ale widać, że tamten w okienku się zna na tym. Powiedział, że miał przez chwilę chęć wycofania się, ale nie mógł tego zrobić, bo ten z okienka wychylił się, wyrwał mu kartki, które on trzymał w ręku, pokazał temu Niemcowi i powiedział, o, takie powinny być. No powiedział mi, no to co chcesz więcej? No to wtedy masz potwierdzenie, że to była niezła robota. Ja przez 2,5 roku mojej działalności konspiracyjnej, od momentu skoku do momentu, kiedy poszedłem na zbiórkę do powstania, nie byłem ani razu na autentycznych dokumentach. 7-krotnie zmieniałem miejsce zamieszkania, zawsze musiałem mieć inny dokument. I jedynym dokumentem prawdziwym, jaki miałem przez te 2,5 roku, to była zresztą wyprodukowana przez nas legitymacja, kiedy szliśmy do powstania. Przyszło powstanie. Możność otwartego strzelania do wroga. Czekałem na to 5 lat. Teraz miałem walki dosyta na woli starówce